się po twoim stędzie i nie widzę nigdzie maszynki. W jaki sposób wykonuje? Jest maszynka. Super. Aczkolwiek tradycyjną metodą też tatuuję, wywodzącą się z Indonezji. Nazywa się hand tapping, tudzież hand poking, czyli ta, którą dzisiaj tatuuję dziewczynę. Jak długo robisz tatuaże? No generalnie to zaczęłam już swoją karierę około 7 lat temu, z tym, że mam dwoje malutkich dzieci, także tak naprawdę takiej ostrej pracy to dopiero 3 lata za mną. Natomiast tradycyjną metodą dopiero od około 1,5 roku. Na konwencie realizujesz swój jakiś projekt, bądź może chcesz nam coś pokazać ciekawego? Znaczy, w dniu dzisiejszym akurat wyjątkowo realizuję projekt klientki, natomiast w sumie wszystkie tatuaże, które są za nami, to są moje autorskie projekty. I nie wszystkie robisz maszynką, mówisz? Część maszynką, część tradycyjnie. To już zależy od tego oczywiście, co klient woli. Style, w których operuję, to dotwork. Dotwork jest techniką bardzo podobną do rapidografu, czyli cieniowanie polega na gradiencie tworzonym przez kropeczki. Natomiast drugi styl, którym się zajmuję, to styl etniczny. No, generalnie okolice Indonezji, no w sumie to z całego świata, prawda? Bo zarówno Inuici, Eskimosi tatuowali się, jak i całkiem na południe, czyli Indonezja, prawda? Czyli, że to jest taki temat bliższy tobie, rozumiem. Tak, tak. Razem z mężem mieszkamy ogólnie na wsi, także, znaczy w lesie generalnie, także jest to nam bardzo bliskie. No, a tematem tym zajmuję się z tego względu, że zawsze sztuka prymitywna, proste formy były tym, co interesowało mnie najbardziej. I co trzeba zrobić, żeby się z tobą skontaktować? Gdzie masz swoją siedzibę? Gdzie tatuujesz na co dzień? Póki co siedziba jest w Rzeszowie, w mieście. Natomiast mam pewne plany związane z przeprowadzeniem salonu tatuażu na wieś. No, umówić się można oczywiście drogą mailową, telefoniczną, jak kto woli. Są długie kolejki? W dniu dzisiejszym na styczeń 2013 zapisuję.